Witajcie kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kto jest klientem, kim jest klient, jak klienta postrzegamy, w jaki sposób klienta obsługujemy i generalnie czy rozróżniamy klienta na płci, czy patrzymy na kogoś takiego jak klient pod względem wieku i rozpatrzymy też inne stereotypy, a także podwaliny do dyskryminacji każdego klienta. A także porozmawiamy sobie po troszeczce o tym, jak nie dyskryminować naszych kochanych klientów i powiemy sobie o tym, dlaczego nie powinniśmy dyskryminować naszych klientów. Mianowicie, zacznijmy sobie od tego, jakie rodzaje klientów, tak brzydko mówiąc, rozróżniamy. Mianowicie, to zależy od rodzaju firmy. Bo wiadomo, klientów jest mnóstwo, mamy różne potrzeby. W związku z tym firmy są też konstruowane w całkowicie różny sposób, ale skupmy się na tym, co jest generalnie nam najbardziej potrzebne do życia, nie na usługach, ale skupmy się na produkcji, gdyż tam w chwili obecnej większość z nas pracuje, tam w chwili obecnej są najbardziej palące tak zwane potrzeby, więc mamy tutaj firmę produkcyjną, tak? Produkcja. I to jest firma numer jeden, tutaj, nasza firma produkcyjna. I jakich klientów może mieć nasza firma produkcyjna? Poza tym, że może być to klient na przykład detaliczny, to znaczy każdy z nas, który idzie do sklepu i kupuje pojedynczy produkt bądź generalnie mniejszą ilość, jest to klient detaliczny. A jak postrzegamy takiego klienta detalicznego, moi drodzy? Kochani, moje drogie dzieci, gdyż, że tak powiem, będę konsekwentna w tym, co zaczęłam robić. Moje drogie dzieci, jeśli mamy firmę, która znajduje się m.in. na strefie ekonomicznej, w której pracujecie, produkujecie na przykład jedzenie, produkujecie jakieś części do samochodów, produkujecie, o, na przykład takie mazaki, produkujecie taką tablicę, albo produkujecie komputery, z którego na przykład w chwili obecnej korzystam. Pozdrawiam właściciela firmy Asus za te gówno, kurwa, które wyprodukował dosłownie, niech sobie je w dupę wsadzi. Poważnie, kto produkuje komputer z dyskiem o pojemności 30 giga, a system wgrywa na 28? Gdzie aktualizacje następnie wynoszą 8 giga. No gratulacje pomysłu, naprawdę, dla firmy Asus. Serio, poważnie. Pracować na tym to jest po prostu istna masakra. Ale na przykład takie rzeczy jak okulary przeciwsłoneczne, czy produkujecie stoły, parizole, czy nawet o, takie płoty, czy lampki, nie wiem, czy widzicie, ale każdego rodzaju gadżety, czy nawet koszule produkujecie i macie tam klienta. Ale jak takiego klienta postrzegają firmy? Bo na pewno nie przez pryzmat naszego klienta detalicznego. Oj nie, jest to tylko i wyłącznie pośrednie spojrzenie na klienta i te, za przeproszeniem, pierdolenie o Chopinie, że klient jest w centrum uwagi, jest tak naprawdę gówno warte i brakuje papieru toaletowego, żeby to wszystko ogarnąć poważnie. To wcale tak nie wygląda. Wygląda to następująco, że firmy, dokładniej management takiej firmy produkcyjnej, moi drodzy, postrzega to całkowicie inaczej, bo mają klienta. I to jest sklep numer jeden, kochani. To znaczy pierwszy kontrahent. To jest dla firmy klient. To jest gość. O tego klienta się dba. Dlatego niekoniecznie. Ten klient tutaj jest tylko i wyłącznie narzędziem. O, jak taki klucz francuski. O, albo nawet nie francuski, nie wiem jak to się nazywa. Nigdy nie byłam jakąś taką... Po prostu było, trzeba użyć, trzeba... To się używało. Taki klucz, narzędzie. Taka krowa dojna. Mamy mleko. Ten klient ma potrzeby, a tutaj się doi, kochani. Koledzy się tutaj śmieją troszeczkę ze mnie, bo mi tutaj towarzyszą, kiedy nagrywam. Tutaj moszne dla was.
ale mało istotne. No i wyobraźcie sobie, że to jest dla firmy produkcyjnej klient. O tego klienta dbają, o tego klienta się srają. Kiedy przyjedzie jakiś dyrektor, na przykład od kontrahenta, wszyscy robią tak. A kiedy przyjedzie grupa na przykład zwykłych wizytatorów, dzieci przyjadą ze szkoły na przykład, zobaczyć jak się pracuje, takie wiecie, how it's made, tylko nie w TV, tylko w reality, coś w tym rodzaju, przyjeżdżają sobie ludzie i patrzą, to wtedy nic się nie dzieje, wszyscy pracują, a nawet wszyscy mówią, weź to pierdol, dosłownie, i taka jest jakość pracy. Więc kochani, gdzie jest nasz klient? O którego klienta powinniśmy dbać? Wyobraźcie sobie, niejednokrotnie słyszę takie historie, kiedy rozmawiam z kimś, kto pracuje w jakiejś branży żywieniowej albo produkuje coś, co generalnie używamy albo intymnie, albo spożywczo, nigdy generalnie nie kupują tych produktów z tych firm, w których pracują, w ponad 80% przypadków tak się dzieje. Dlaczego? Jak myślicie? Co się tam dzieje? Wszyscy po prostu pierdolą jakość i wszyscy mają w dupie wszystkie przepisy, jak się tylko da. Naprawdę. Poważnie. Dlatego tak się dzieje, dlatego o tym głośno mówię, nie żeby komuś narobić wstydu, tylko dlatego, że ja na przykład chciałabym iść spokojnie do sklepu i zrobić zakupy. Tylko i wyłącznie dlatego, bo bardzo ciężko pracuję na każdy pieniądz, który jest w moim portfelu, czy to na plastiku, czy to fizycznie, tak zwany w papierku. I chciałabym go dobrze inwestować, bo ja nie wydaję pieniędzy, ja inwestuję pieniądze. W przeciwieństwie co do niektórych. Ale wróćmy do naszego klienta. Jak spojrzeć? Kto jest prawdziwym klientem i jak dbać o tego klienta? Bo tak naprawdę tutaj ten klient jest najważniejszy dla każdego, ten klient. Wiecie dlaczego? Bo to jest dojona krowa, bez której nie istniejecie. Tutaj, stąd wszystko idzie do Was. Stąd czerpiecie pomysły. Stąd czerpiecie innowacje. Tutaj są także ludzie, zwykli ludzie. Tak zwany przeciętny Kowalski. U mnie się tak przynajmniej mówi. Nie wiem, jakie są w innych krajach takie oklepane nazwiska, ale jest ich na pewno w cholerę. W trzy dupy, jak ja to mówię, bo w końcu jest taka gra Lula 3D, a ja jestem Lula, no to widzicie, macie oryginał. Ale widzicie, są też zwykli ludzie, są to też zwykli pracownicy, którzy nie znają się na marketingowych knichwach, na psychologicznych trikach i innego typu rzeczach. I z nich też ciągniecie idea for your business. I pytam się dlaczego. Ponieważ na przykład część z tych ludzi, pyk, jest taka mniejsza grupka, po pracy ma parę swoich pomysłów na coś tam, tylko że jeszcze ich nie realizują, bo nie mają na nie kasy. Po prostu. Jest coś ważniejszego w ich życiu, bardziej przyziemne rzeczy, typu nie mają do końca co jeść, nie mają do końca za co wyżyć. Więc sobie odkładają to troszeczkę inaczej. A wy z takich klientów, ładnie się ich nazywa klientami strategicznymi albo klientami taktycznymi, się ich po prostu łoi. Jak się tylko da, łoi się ich z własności intelektualnej po prostu równo. Ale to jeszcze nic. To, że generalnie nie dbacie o tego klienta indywidualnego, czyli tego, który was zasila, po pierwsze, we własność intelektualną, dzięki czemu tworzycie nowe produkty, dzięki czemu tworzycie tak naprawdę promocje, dzięki czemu, moi drodzy właściciele firm, dyrektorzy, menadżerzy i wszystkie inne osoby tego typu, macie pieniądze w dowolnej walucie, może być także w jenach, jeśli sobie życzycie. Jeśli lubicie większą ilość zer, jak to jeden z zespołów śpiewał, how many zeros do you need? Zagadka, no, co dla niektórych, jeśli chcecie, to pożnupajcie. Nie jest to wcale taki stary zespół, bardzo znany. W latach 90. odniósł sukces i wypłynął. Jednym z największych i najbardziej znanych utworów. Znacie na pewno. Muzycy z wykształcenia. Rzadko się zdarza. Idziemy dalej. Tylko poczekajcie, muszę sobie to trochę wyklarować. I spójrzcie, jeśli mamy firmę, tak?
To jest ta nasza firma pierwsza, produkcyjna. Napiszemy, żebyście się nie pogubili. Firma produkcyjna. Tutaj ma klient pierwszy. Od razu zrobimy porządki, że klient detaliczny jest najważniejszy, bo jest tak zwaną dojoną krową. Słyszeliście o czymś takim jak syndrom dojonego łosia. Mnie o tym uczyli w jednym z moich pierwszych zakładów pracy. Bardzo niefajny syndrom, nie polecam. Klient pierwszy, detaliczny. Najważniejsze. Tak zwane oczko w głowie, że się tak wyrażą. Następnie są inni klienci. To jest dokładnie grupa klientów, bo to tak trzeba nazwać. Klienci, grupa. To są kontrahenci. A kto jest kontrahentem takiej firmy produkcyjnej? Każdy sklep, który odkupuje produkty. Każda firma, która na przykład zamawia większą ilość i chciałaby zaoszczędzić kasę i się nie pieprzy w to, żeby zamawiać ze sklepu, tylko dzwoni od razu do firmy. Siema, czy tam siemanko, jak to woli. Dzień dobry, serwus, halo. Chciałbym zamówić taką i taką ilość produktów. I tyle. I to jest następna część klientów. Kto jest jeszcze klientem firmy? Czy mamy jeszcze jakąś grupę klientów takich firm? Jak myślicie? Bo ja wiem, że na pewno jeszcze jedno mamy na bank. Jeśli nie wiecie jaką, to ja Wam podpowiem. Klient, grupa trzecia, bo jest to też grupa zdecydowanie. I są to pracownicy firmy. Moim zdaniem też jedna z najważniejszych grup, gdyż, no, tak jak słyszeliście na początku, spora ilość ludzi nie chce kupować produktów firm, w których pracują. Świadczy to też o jakości ich pracy i o menedżmencie takiej firmy, gdzie takie rzeczy mają miejsce, bo ja powiem szczerze, w każdej firmie, w której pracowałam, prędzej czy później kupowałam produkty takiej firmy. Jeśli nie na samym początku, bo coś się działo nie tak, to później na pewno, bo dążyłam wszystkimi siłami do tego, żeby coś tam zmienić, bo nie może być tak. No i tak, skończyliśmy na pracownikach. Mamy trzy rodzaje klientów. Jak do takiego klienta podejść? Czy mamy jeszcze jakichś innych klientów? Jak myślicie? Bo jest to środowisko stałe. Generalnie nic się nie zmienia. Jedyne, co się może zmienić, to ilość klientów, ilość pracowników, czy rodzaj klienta. Tak? Tutaj może się na przykład zmienić firma. Firma może wymienić sklep, z którym współpracuje, nawiązać nowe kontakty biznesowe. Tutaj też może dojść do rotacji pracowniczej albo także do jakichś innych przesunięć tego rodzaju. Jeśli chodzi o klienta detalicznego, tutaj mamy środowisko najbardziej dynamiczne. Klient detaliczny nam się najbardziej zmienia. Jest to środowisko najbardziej niestałe. No, z racji też tego, jak ludzie są generalnie edukowani i prowadzeni, ale to jest temat na całkiem inną można, zdecydowanie. Mamy też środowisko niestałe, dynamiczne, jest to środowisko, można powiedzieć, nawet niecykliczne, bo nawet nie występuje jakoś tak specjalnie cykliczne, są to tak zwane szoty, tak, strzały biznesowe, które się zdarzają firmom. Nie wiem, czasami jak biorą udział w jakichś konkursach, nie konkursach, zdarza się coś takiego. I mamy tutaj jakieś takie sobie środowisko, nazwijmy to klient czwarty, grupa. Jakbyście zauważyli, nawet klient detaliczny jest grupą. Żadnego typu klienta nie możemy tak naprawdę na pierwszy rzut oka spostrzegać indywidualnie. Żadnego klienta nie można spostrzegać indywidualnie, chyba że jest to klient strategiczny albo taktyczny i długoterminowy. Wówczas są podpisywane indywidualne kontrakty i takie tam bzdety. Ale wróćmy do tego. Dlaczego klient detaliczny jest naszym oczkiem w głowie? Poza tym. Jak myślicie? Klient detaliczny jest naszym oczkiem w głowie, gdyż są to masy ludzi.
Jest to masa ludzi. Dlatego też tutaj wchodzi pojęcie coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Dlaczego o tym trzeba mówić? O tym trzeba mówić jak najwięcej, trąbić na alarm, apelować, sygnalizować, jak się tylko da. To z tego względu, gdyż to, co się dzieje w firmie, jak sami zauważyliście, niezależnie jakimi drogami, może iść bezpośrednio do klienta detalicznego, może iść pośrednio do klienta detalicznego albo jeszcze tam pośrednio przez jakieś tam inne firmy, wszystko zależy od struktury i od sektora gospodarczego, albo też może iść pośrednio przez pracownika, albo też bezpośrednio, w zależności jak na pracownika patrzeć, gdyż pracownik pod tym względem jest bardzo interesujący. Ale wracając do społecznej odpowiedzialności. Jak widzicie, to co się dzieje w firmach jest niesamowicie istotne. Na przykład w firmach spożywczych jest to niesamowicie istotne, jeśli ktokolwiek ma chociaż odrobinkę tak zwanego kataru. Jeśli ktoś ma jakąkolwiek chrypkę, jeśli ktoś ma jakiekolwiek schorzenia dermatologiczne, czy jakiekolwiek inne, które mogą mieć wpływ na jego pracę i to, że na przykład jakieś bakterie, zarazki dostaną się do jedzenia, nawet pomimo bardzo dobrej odzieży ochronnej, co jest rzadkością w firmach, nawet jeśli już jest, to no jest to jednak bardzo istotne, żeby na to patrzeć. Ja pamiętam, jak wielu ludzi się niejednokrotnie na mnie obrażało, robiło mi awantury, jak zwracałem uwagę, dlaczego idziesz do pracy, skoro jesteś chory. A wiedziałam, że pracuję w firmach spożywczych i nie docierało po prostu, no mów do dupy, a ciosta, innymi słowy, że chory człowiek nie może, bo droga kropelkowa, czy jakieś inne tego rodzaju historie. Zapomnij, człowieku, zapomnij, serio, zapomnij, nie dotrze. By trzeba było wprowadzić jakieś mega chyba ostre sankcje albo coś takiego. Chociaż umówmy się, jakby zarządzanie wszystko wyprostować, to może by było by lepiej. Co jest jeszcze istotne, jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność? Zwróćmy uwagę na ekologię. Greenpeace jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, naprawdę niedawno, wypuścił bardzo fajny filmik do korporacji i do tego rodzaju firm, że chyba coś zostawili na świecie pod tytułem śmieci, wysnuwając naprawdę obrazy z miejsc, gdzie to naprawdę jeży włosy na całym ciele, dosłownie, jak ludzie są tępi i nie myślą o tym, jak mieszkają. To jest dokładnie tak samo, jakby żyli w swoich mieszkaniach, w których żyją, czy domach niejednokrotnie dużych, małych, pięknych, brzydkich, obsranych, nieobsranych, zadbanych, niezadbanych, z ogródkiem, bez ogródka, z balkonem, bez balkonu, by żyli na stertach śmieci, dosłownie na stertach śmieci. Wy naprawdę sobie nie wyobrażacie, moje drogie dzieci, jaki smród panuje w firmach recyklingowych. Wy naprawdę nie macie zielonego pojęcia, w jakim smrodzie ci ludzie pracują i powiem wam szczerze, że w 80% przypadków nie mają odpowiedniej odzieży ochronnej, bo mają najtańszą. A jak sami wiecie, maseczka najtańsza to tak, jakbyście sobie przyłożyli skarpetki do twarzy. No nie za bardzo coś to da. A naprawdę mało jest pracodawców, którzy mają tą świadomość tego, że jeśli zatrudniają pracowników, tak, angażują czyjś czas do tego, żeby ktoś wykonywał jakieś czynności na ich rzecz, żeby zapewnić im naprawdę dobrej jakości odzież ochronną. Większość pracodawców patrzy jak na mięso armatnie na pracowników. Ja nieraz straciłam pracę broniąc kogoś, bo ktoś chciał iść do toalety, a szef tak zwany nie pozwolił mu iść do toalety. Albo ktoś pracował w pełnym słońcu bez zadaszenia, bez ani krztycienia i nawet nie mógł się napić wody. I powiedzcie mi, w jaki sposób jest to dopuszczone, że tacy ludzie mają firmy? W jaki sposób dopuszczone jest to, że ci ludzie są odpowiedzialni za czyjeś życie? Tak, bo bycie właścicielem firmy to jest wzięcie odpowiedzialności za czyjeś życie.
Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby czyjaś wypłata była na czas, żeby ktoś mógł na czas, nie wiem, kupić coś, zapłacić za coś, zrealizować cokolwiek, nie wiem, wy wiecie, jakie każdy z was ma potrzeby. Wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby każdy bezpiecznie wyszedł do pracy, dotarł do tej pracy, bezpiecznie spędził dzień w pracy i bezpiecznie wrócił z tej pracy do domu, gdzie czeka albo kot, albo rybki, albo kochająca rodzina, albo kochająca kobieta, albo coś innego, zależy kto co woli. To wy jesteście, kochani, odpowiedzialni za to, żeby podczas wykonywania obowiązków, które to wy chcecie, żeby ktoś wykonywał na rzecz waszą za dosłownie mniej niż jałmużnę, bo te pensje teraz to jest jałmużna przy tej odpowiedzialności zdrowotnej i każdej innej, jaką pracownicy ponoszą, naprawdę. To wy jesteście odpowiedzialni za ich stan zdrowia, żeby on się nie pogorszył. To wy jesteście odpowiedzialni za to, że jeśli wasz pracownik ma jakieś dolegliwości zdrowotne, wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby stworzyć mu odpowiednie warunki pracy, jeśli już decydujecie się na zatrudnienie takiego pracownika. A jeśli już się zdecydowaliście, to się z tego nie wycofujcie, bo robienie w chuja takich ludzi też nie jest na miejscu. To wy jesteście odpowiedzialni za to, jak się kształtuje środowisko, jakie wartości się przekazuje. Przecież robicie reklamy, używacie podkładów muzycznych, nawet nie wiecie, jak istotna jest muzyka w kreowaniu czegoś takiego jak osobowość ludzka, jak psychika ludzka. Nie macie zielonego pojęcia o tym, jak przekaz marketingowy przy tym jest istotny. Tak, bo muzyka jest to też przekaz marketingowy. Powinniście już o tym dobrze wiedzieć, ile razy mam się z wami komunikować w ten sposób. Harvard już się o tym przekonał. Poza tym, powiedzcie mi, w jaki sposób wy chcecie obsługiwać klienta? O tym mówiłam już przy okazji poprzednich motion. W jaki sposób wy chcecie obsługiwać klienta, skoro wy nawet nie jesteście w stanie zrozumieć waszego klienta? Przychodzi do was człowiek. Wy nie jesteście w stanie o tym człowieku powiedzieć nic, a wy zajmujecie się obsługą klienta. Osoba, która obsługuje klienta, powinna pierwszy mieć już jakieś wnioski początkowe. Nie w znaczeniu, żeby oceniać człowieka. Nie, bo tego się nie robi. Chodzi o to, żeby jakieś wnioski na temat osobowości człowieka, w jaki sposób z człowiekiem na przykład rozmawiać, co go może interesować, czym się może zajmować, czego może nie lubić, bo to też jest bardzo istotne w obsłudze klienta, jakie produkty może lubić, to na przykład w jaki sposób się nosi. Też może dużo mówić o takim człowieku. Gadżety, jakich używa, też dużo mogą mówić. To w jaki sposób się wysławia również. Więc obsługa klienta to wcale nie jest taka prosta bajka, czy tam rzecz, jak to można powiedzieć. Więc powiedzcie mi, jeśli będziecie w stanie wystukać chociaż na klawiaturze parę literek w końcu. Leniuchy straszne. W jaki sposób przy zachowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu, przy zachowaniu tego warunku i paru innych rzeczy, o których mówiłam, możemy stworzyć coś takiego jak szablon klienta, gdzie unikniemy paru wpadek. Napomknęłam dzisiaj o takiej wpadce jak dyskryminacja. Zdarzyło wam się kiedyś, że ktoś was dyskryminował podczas zakupów? Zdarzyło się wam kiedyś, że ktoś was dyskryminował podczas rozmowy biznesowej? Zdarzyło się wam kiedyś, że ktoś was dyskryminował podczas rozmowy o pracę? Zdarzyło się wam kiedyś, że ktoś was dyskryminował ze względu na wasze potrzeby? Nie było czegoś na przykład w sklepie, a powinno być, bo jest to podstawa. Albo zdarzyło się wam, że ktoś was dyskryminował, kiedy korzystaliście z jakiejś usługi, produktu, bo czasami usługa łączy się z produktem i jest to jedna całość, tak zwane oczko. Bo mnie, powiem szczerze, zdarzyło się to wiele razy. Ale w jaki sposób tego uniknąć? Powiem szczerze, nie da się tego powiedzieć tak w jednym zdaniu. Ja wam tego też nie będę w stanie przekazać tak
podczas jednego odcinka Moszny, na pewno nie. Będzie to paręnaście odcinków na temat klienta, w jaki sposób się obsługuje klienta, dlaczego się nie dyskryminuje klienta, w jaki sposób rozeznać klienta i w jaki sposób i dlaczego firmy błędnie skupiają się teraz na kontrahentach jako swoich głównych klientach. Dlaczego? Bo są to relacje biznesowe. I o tych relacjach będziemy mówić dużo dalej. Dlaczego błędnie się pojmuje relacje biznesowe? To, o czym mówiliśmy generalnie przez ostatnie ponad 20 minut. To wszystko będę omawiać bardzo, bardzo szczegółowo, gdyż jest to teraz naprawdę problem naglący. Wpływa to i na jakość pracy pracowników, nie tylko zwykłych pracowników, którzy na przykład, chociaż są niezwykli w swej istocie, ale wiecie, co mam na myśli, pracują przy liniach produkcyjnych, pracują na halach. W jaki sposób zwiększyć ich efektywność i w jaki sposób pobudzić do myślenia pracowników biurowych, bo powiem szczerze, że ja rozumiem to, o czym do mnie rozmawiała Karolina z Harvardu, w jaki sposób są prowadzone szkolenia na najwyższym szczeblu. Ja w to wcale nie wątpię. Ja sama uczestniczyłam i sama prowadziłam też takie szkolenia i wiem, jaki mają zakres merytoryczny, aczkolwiek powiem szczerze, że to, co się wkłada do głów najwyższego szczebla, dla menadżerów, dyrektorów, właścicieli firm jest naprawdę dalekie od tego, co się robi na samym dole. Naprawdę. Tutaj jest bardzo fajny porządek. Jest wszystko, można powiedzieć, tak zwane od linijki, a tutaj jest istny burdel. Nikt nic nie wie. Róbmy tak, żeby było, byleby się kulało. Pieniądze przychodzą, bo wiadomo, obroty są, produkty są realizowane. Klienci się przyzwyczają do gorszej jakości, czy coś w tym rodzaju. Oni nigdy nie narzekają, bo wiedzą, że gdzieś indziej mogą kupić drożej, albo że teraz ceny i tak idą do góry. I no wiecie, jest tego mnóstwo powodów, przykładów na tego typu rzeczy jest mnóstwo. Dobrze, ale się rozgadałam. No jak widzicie, no klient jest to temat więcej niż rzeka, więcej niż ocean, więcej niż nawet kosmos, bo można tyle samo mówić o kliencie, co o samym człowieku. Bo jest to, można powiedzieć, dokładnie to samo, tylko że z innej perspektywy. Ale tak jak powiedziałam, będziemy się nad tym skupiać w następnych odcinkach, więc trzymajcie się mocno. Buziaki. Peace. Do następnego razu.